Państwa bardzo serdecznie. Otwieram obrady 34. sesji Rady Powiatu w Szczecinie. W tej chwili na sali mamy 14 radnych, prelegacji z 5 rady. Bardzo serdecznie witam Pana Starostę, witam członków Zarządu Powiatu Szczecineckiego, witam Panią Skarbnik, witam przedstawicieli mediów. Wiem, że ma jeszcze dojechać do nas dyrektor do spraw ekonomiczno-finansowych spółki PKS w Szczecinku, Pani Leonarda, przepraszam, Dudkowska. Szanowni Państwo, punkt pierwszy dzisiejszej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Już Państwu podałam informację, mamy w tej chwili skład 14 radnych, więc prawomocność jest spełniona i na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych punkt trzeci od punktu drugiego zostanie wyłączony z jawności naszych obrad. Osoby nieupoważnione zostaną poproszone o opuszczenie obrad. Po omówieniu tego punktu obrady będą dalej jawne. Punkt drugi to porządek dzisiejszych obrad. Porządek został Państwu przekazany w ustawowym terminie. Nie mamy żadnych zmian. Czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu trzeciego. To przedstawienie wymaganych przepisami artykułu 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. To dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 2259 dokumentów określających. I w punkcie pierwszym mamy opis proponowanej procedury wyłaniania nabywcy zawartych w dokumentach. Do tego punktu... Dobrze, Panie Starosto, poczekamy. Nie szkodzi. Do tego punktu mamy podpunkt A i B. W punkcie A to zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należących do powiatu szczecineckiego. I w punkcie B procedura zbycia udziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie negocjacji na podstawie zaproszeń. Opis tej proponowanej procedury Państwo radni otrzymali na tablety. Natomiast mam informację, że Pan Starosta będzie chciał zabrać głos w tym punkcie, aby zreferować się Państwu. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ja chciałbym przed tym całym naszym procedowaniem związanym z dzisiejszym porządkiem sesji tylko powrócić do tego, co jest związane z naszym już działaniem, tym pierwszym i w jaki sposób ewentualnie wyglądałaby druga procedura. Więc pozwólcie Państwo, że ja przypomnę tylko to, co było związane z taką chronologicznym naszym działaniem, jeżeli chodzi o procedowanie w zakresie zbycia udziału spółki PKS Szczecinek. Przypomnę tylko, że my rozmawiamy o udziałach spółki PKS Szczecinek i tutaj przytoczę te informacje. 28 marca 2008 roku nastąpiła komercjalizacja spółki PKS Szczecinek. Wartość wtedy udziału spółki PKS Szczecinek przejęta nieodpłatnie od ministra skarbu to 2 miliony 140 tysięcy złotych. Taka była wartość spółki. Dzisiaj wartość udziału w spółki PKS Szczecinek, on jest z 31 sierpnia 2016 roku, ponieważ od tamtego czasu nie zmieniło się, jeżeli chodzi o kwestie związane z udziałami, to jest 10 milionów 517 tysięcy złotych. Do tego czasu Samorząd Powiatu Szczecineckiego zwiększał wartość udziału poprzez albo wprowadzenie mienia ruchomego, albo wręcz dokapitalizowanie spółki środkami pieniężnymi. Mogę tylko przytoczyć tutaj te informacje, które w naszym procedowaniu były. 12 kwietnia 2012 roku były to środki pieniężne w wysokości 169 400 zł. 26 kwietnia 2012 roku środki pieniężne w wysokości 215 300 zł. 27 kwietnia
2012 roku środki pieniężne w wysokości 225 tysięcy 700 zł. To oczywiście też te trzy zmiany wynikały z tego, że w międzyczasie uporządkowaliśmy sprawy własnościowe związane z spółką PKS Szczecinek, ponieważ przejęliśmy od ministra skarbu wieczyste użytkowanie. Myśmy wieczyste użytkowanie zamienili na własność. Ta własność ma to do siebie, że nie ma z tego tytułu kosztów związanych chociażby z opłatą wieczystego użytkowania, ale te środki wróciły z powrotem do spółki. Następnie 27 kwietnia 2012 roku wprowadziliśmy aportem do spółki budynek, w obecną siedzibę spółki PKS Szczecinek. Wartość tego budynku to 875 900 zł. 20 grudnia 2012 roku był wprowadzony aportem autobus w wartości 65 000 zł. 14 stycznia 2013 roku środki pieniężne w wysokości 200 000 zł. 28 lutego 2013 roku środki pieniężne w wysokości 200 000 zł. 22 marca 2013 roku środki pieniężne w wysokości 468 700 zł. 20 czerwca 2013 roku środki pieniężne w wysokości 440 000 zł. 4 grudnia środki pieniężne w wysokości 1,5 miliona zł 2013 roku. 29 lipca 2014 roku środki pieniężne w wysokości 2 600 000 zł. 1 września 2014 roku środki pieniężne w wysokości 718 000 zł. 15 września 2014 roku środki pieniężne w wysokości 699 tysięcy złotych. To ostatnie kwoty były związane z tym, że głosiliśmy obligacje komunalne. Z tych obligacji komunalnych wprowadziliśmy środki na poprawę płynności finansowej. Więc mówimy dzisiaj o 10 517 tysięcy złotych. Proszę Państwa, w tej pierwszej turze, wtedy kiedy Rada, 31 sierpnia Rada Powiatu na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału powiatu szczecineckiego przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Szczecinku. I to był ten moment, od kiedy zaczęliśmy procedować w zakresie tego, co jest związane z przygotowaniem całej tej procedury zbycia. 2 września, czyli już 2 września, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie opracowania analizy związanej z wartością spółki. To jest było takie dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, bo jest tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jaki sposób dokonać oceny i wyceny przedsiębiorstwa. I tutaj musieliśmy sporo różnych działań podjąć, aby faktycznie procedować w zakresie tego, co jest związane z wyłonieniem również podmiotów, który mógłby nam takie wyceny dokonać. Nie znaliśmy również wartości, za jaką ta wycena zostanie dokonana. 9 września 2016 roku podjęliśmy uchwałę o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych i opracowaliśmy to, czego oczekiwalibyśmy od tego podmiotu doradczego. 10 października okazało się ogłoszenie o udzieleniu przetargu nieograniczonego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wyłonienie tego wykonawcy. 25 października powtórzyliśmy przetarg na doradztwo, ponieważ mieliśmy tam określone uwagi co do tego, co było związane z procedowaniem. 17 listopada wyłoniliśmy firmę doradczą i wypłata Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego spółka z o.o. ze Szczecina. Na podstawie tego, co było związane zawarte w ogłoszeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz podpisanej umowy, 8 grudnia zgodnie z zawartą umową firma doradcza przedłożyła nam to, co było naszym zleceniem, jeżeli chodzi o przygotowanie procedury związanej z byciem udziału w spółki. 15 grudnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie dokonania wyboru odpłatnego zbywania udziałów i w sprawie ustalenia treści publicznego zaproszenia do składania ofert. Ustaliliśmy w tym publicznym zaproszeniu, że termin składania ofert będzie 12 stycznia. I do tego terminu wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, spółka akcyjna w Bytowie. Przypomnę, że ten oferent miał możliwość wykupienia memorandum. Memorandum było jakby pierwszą analizą i wstępną ofertą, która wpłynęła do nas, jeżeli chodzi o ofertę tej spółki. 25 stycznia wpłynęła oferta, 12 stycznia wpłynęła oferta, myśmy ją
zbadali, przeanalizowali 26 stycznia, zarząd powiatu podjął uchwałę dopuszczając do negocjacji przedsiębiorstwo komunikacji samorządowej, spółka akcyjna Bytowie. W międzyczasie jeszcze było zapytanie uzupełniające, dlatego że w ofercie powinno być napisane cena brutto. PKS Bytów złożył ofertę 14 zł, nie określając za jeden udział, nie określając, czy to jest cena brutto, czy netto, złożył informację uzupełniającą, że to jest cena netto, brutto. I w związku z tym po analizie dopuściliśmy do negocjacji. Oczywiście spółka, ta oferta wstępna powinna, była ofertą wstępną. Podmiot, który złożył ofertę wstępną, następnie zgodnie z ogłoszeniem powinien wpłacić wadium w wysokości 100 tysięcy złotych i zgodnie z naszą ofertą, ogłoszeniem, miał 3 dni na zbadanie, czy materiały uzupełniające, które my możemy przedłożyć dodatkowo oferentowi do złożenia właściwej oferty. Oferent w międzyczasie złożył wniosek o to, żeby ten czas wydłużyć, jeżeli chodzi o zbadanie. W konsekwencji niestety nie wpłynęła faktycznie właściwa oferta. 21 lutego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, spółka akcyjna w Bytowie, poinformowało nas o odstąpieniu od badania i oświadczyło, że nie będzie składało oferty wiążącej. 23 lutego, a więc 2 dni po tej informacji, zarząd powiatu zakończył procedowanie w zakresie negocjacji dotyczących zbycia udziału spółki PKS Szczecinek. I to jest to, co było związane z tym całym przedsięwzięciem. Jak Państwo widzicie, bardzo dużo to kosztowało takich działań. Natomiast w międzyczasie 16 grudnia weszła zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwa, czytaj również mieniem samorządowym. I teraz tak, ta ustawa mówiła w ten sposób, że jeżeli rozpoczęliśmy procedowanie w zakresie zbycia udziałów przed wejściem ustawy, to procedujemy do końca według starej ustawy. Natomiast nowa ustawa, która weszła 16 grudnia, ona obligowała nas od 1 stycznia do procedowania według nowych zasad i stąd to, co jest związane z dzisiejszą sesją, dlatego że w tej nowej ustawie określono inne zapisy i inne warunki związane z wykonywaniem pewnych działań dotyczących tego, co jest związane ze zbyciem udziałów, czy to Skarbu Państwa, czy mienia komunalnego. Główny zapis, który jakby tutaj reguluje pewne uwarunkowania dotyczące tego, co jest związane z nowymi zasadami zbycia akcji udziałów, to jest artykuł 12 tejże ustawy i pozwólcie Państwo, że ja go tutaj przytoczę. Występujący o zgodę, o której mowa w artykule 12 ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dołącza dokumenty określające. Skarb Państwa zawsze trzeba czytać mienie komunalne. Po pierwsze, proponowany tryb zbycia, w tym opis procedury wyłaniania nabywcy, tego wcześniej nie było. Po drugie, wycenę. Po trzecie, cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty, czyli tu jest albo-albo. Po czwarte, projekt umowy zbycia i po piąte, uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką, a także obowiązujące wskazanie sposobu ustalenia ceny sprzedaży oraz sposobu zapłaty. I to jest właśnie to, co Państwo macie w dzisiejszej porządku obrad i dzisiejszej sesji, czyli oprócz tego, że jest uchwała, nowa uchwała o zbyciu udziału w spółki PKS Szczecinek, to do tej uchwały jest to uzasadnienie, które odnosi się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia. Do tej uchwały jest proponowany tryb zbycia i opis procedury wyłaniania nabywcy. Macie Państwo to jako materiał załączony. Do tej uchwały jest wycena. Macie Państwo w materiałach tą wycenę. Do tej uchwały jest...
Nie będzie, ja będę. Będzie, po prostu to jest informacja tajna, przepraszam akurat, tak? Zastrzeżona, nie tajna, zastrzeżona. Do tej uchwały macie Państwo ten punkt trzeci. Cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zbycia. Myśmy przedłożyli materiał dotyczący sposób jej ustalenia i sposób zapłaty. Projekt umowy zbycia. Projekt umowy zbycia również jako materiał źródłowy. I to są obowiązkowe dokumenty, na podstawie których może być podjęta uchwała o zbyciu. Czyli żeby podjąć uchwałę o zbyciu, muszą być spełnione tych pięć przesłanek związanych ze zbyciem. Proszę Państwa, i teraz jak może wyglądać harmonogram, jeżeli chodzi o to, co jest związane z procedowaniem w zakresie zbycia udziałów spółki. Proszę zwrócić uwagę, że w tym poprzednim procedowaniu ten czas mieliśmy bardzo, bardzo długi. No to przede wszystkim też wynikało, bo jeżeli uchwała Rady Powiatu była 31 sierpnia 2016 roku, a zakończyliśmy uchwałą zarządu o zakończeniu procedowania 23 lutego, no to widać, jaki długi czas był związany z tym procedowaniem. I tutaj przedstawiając te informacje, jakby pokazuje, że bez zbędnej zwłoki w zasadzie odbywały się określone czynności. Natomiast ja przygotowałem taki optymistyczny, nie ukrywam, optymistyczny wariant działania w zakresie tego, co jest związane z dzisiejszym procedowaniem, jeżeli chodzi o sprawy związane z postępowaniem i też pewnym harmonogramem. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że wycena spółki już miała miejsce, myśmy jako zarząd powiatu zdecydowali, że nie będziemy wyłaniać nowego podmiotu w procedurze przed ustawą o zamówieniach publicznych, dlatego że część tych materiałów, które została przygotowana, jeżeli chodzi o wycenę, czy dojście do wyceny jednego udziału, one są aktualne, one zostały wykonane według określonych procedur i następnemu oferentowi, firmie doradczej, która pewne czynności by wykonywała, nie chcieliśmy ich powtarzać, stąd w drodze negocjacji uzgodniliśmy z tą wcześniejszą firmą, wyłonioną w przetargu nieograniczonym, że ona nam zaktualizuje tą wycenę i uzupełni dokumenty w stosunku do nowej ustawy, i uzgodniliśmy to, że za to zapłacimy 20 tysięcy kwotę brutto. Tak? W drodze negocjacji oferent oczekiwał, że mogę powiedzieć, że to była kwota 20 tysięcy netto, wynegocjowaliśmy taką kwotę. Też ustaliliśmy, że oferent musi nam te materiały wykonać w trybie pilnym, ponieważ uwarunkowania dotyczące projektu uchwały muszą już mieć miejsce, jeżeli chodzi o wycenę i dojście do tej wyceny łącznie z memorandum. Stąd to zlecenie musieliśmy wykonać. Oferent zgodnie z zawartą umową wykonał nam te wszystkie projekty i materiały do 16, dosłownie 15, do godziny 15, a 16 przedłożył na zarząd powiatu, tak abyśmy mogli przyjąć projekt uchwały i te dokumenty, które są tutaj wymogiem formalnym. Również oczywiście bazował na dokumentach, które musiały być przedłożone przez PKS Szczecinek i tutaj jest obecna pani dyrektor do spraw finansowych i te materiały na bieżąco uzupełniała, chcąc mieć jakby najbardziej aktualne informacje o spółce, wszystkie materiały i sytuacja finansowa spółki jest przedstawiona na 28 luty tego roku. Czyli całe opracowanie, analiza i to, co Państwo będą później jeszcze mieć w dzisiejszych obradach w zakresie zastrzeżone, jest oparte na analizie sytuacji spółki na 28 luty. Skorzystaliśmy w tym przygotowaniu memorandum i wycenie z tych materiałów, o których wcześniej wspomniałem, to jeżeli chodzi o wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości odbywa się poprzez uprawnionych, biegłych rzeczoznawców, a jest aktualna przez okres nawet do roku czasu, ale do 6 miesięcy nie trzeba jej aktualizować. Stąd wycena nieruchomości, konsekwencji określenie wartości jednego udziału i tego, co jest związane ze stroną finansową, zawiera w sobie to, co zostało wykonane w pierwszej, w
pierwszej turze związanej z zbyciem udziału w spółki PKS Szczecinek. Co my dzisiaj proponujemy w tym zakresie, jeżeli chodzi o procedowanie związane z trybem zbycia udziału w spółki PKS Szczecinek? Dzisiejsza sesja, jeżeli zdecyduje, że ta uchwała zostanie podjęta, to jest 20 marzec, 23 marca, czyli dosłownie w czwartek, chcemy podjąć uchwałę Zarządu Powiatu o ogłoszeniu zbycia udziałów spółki i ogłosić ją w Biuletynie Informacji Publicznej. W tej uchwale będzie oczywiście zaproszenie do negocjacji i z uchwały będą wynikały określone terminy. Pierwszy termin to jest 6 kwietnia. Termin składania ofert i zapoznanie się z nimi przez Zarząd Powiatu oraz przyjęcie ofert do następnej procedury. Czyli potencjalny oferent będzie musiał złożyć ofertę do 6 kwietnia do godziny, powiedzmy, zarządu ustali 10, o godzinie 12 będzie się posiedzenie Zarządu Powiatu i będą te oferty zweryfikowane. Następnie będzie czas 3 tygodnie na zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi, zapytaniem oraz udostępnienie dodatkowych dokumentów i materiałów dla zakwalifikowanych oferentów. Tak? Wspominałem, wcześniej daliśmy 3 dni, ale później to przedłużaliśmy na wniosek. Dzisiaj zakładamy, że to będzie 3 tygodnie na zapoznanie się z tymi materiałami, czyli inaczej mówiąc, 27 kwietnia będzie rozpatrzenie i weryfikacja ofert złożonych do negocjacji. Oczywiście w tej drugiej turze już, czyli będzie pierwsza tura, to jest oferta wstępna, założenie, że tyle ewentualnie chcę dać za udział, następnie wpłacenie wadium w wysokości 100 tysięcy złotych i 3 tygodnie na zweryfikowanie tego, co jest związane jeszcze z uzyskaniem jakichś materiałów uzupełniających, jeżeli oferent będzie takie materiały chciał, aczkolwiek to, co powiedziałem, staraliśmy się, żeby ta analiza i sytuacji finansowej, tego, co jest związane z bieżącą działalnością spółki, była jak najbardziej aktualna, czyli ten 28 lutego tego roku. 27 kwietnia rozpatrzenie i weryfikacja ofert złożonych do negocjacji i 11 maja zakończenie procedury wyłaniania właściwego oferenta z podpisaniem protokołu uzgodnień do przygotowania aktu notarialnego zbycia udziałów. Czyli to jest pewien termin, w którym chcielibyśmy się zamknąć, mówiąc krótko, bardzo, bardzo szybko. Jest nam to potrzebne, ale zakładamy, że również jest to potrzebne potencjalnemu nabywcy, aby ten termin nie był nie wiadomo jak długo rolowany. Co jest istotne w tym zbyciu? Macie Państwo również to w tym zaproszeniu do negocjacji. Czyli jeżeli zbędziemy te udziały spółki PKS Szczecinek, to rozliczenie musi być do końca roku obrachunkowego. To wynika z zapisów naszej ustawy. One dopuszcza się rozliczenie ratalne, ale musi być zamknięte w tym roku. W tym ogłoszeniu, które macie, w tych materiałach, które Państwo macie zaproszeniu do negocjacji, oczywiście to był materiał taki, który jest pewnym ramą przygotowany, już zarząd, podejmując uchwałę, będzie uzupełniał ten materiał, ponieważ w rozdziale 4, w punkcie 6 jest napisane, że oferent musi uwzględnić obecne kredyty, pożyczki i poręczenia. I tutaj jest napisane, co do poręczeń na 1 645 833 07 i na 637 730 66, musimy to rozszerzyć o to poręczenie, które na ostatniej sesji podjęliśmy, czyli poręczenie kredytu obrotowego w wysokości 930 tysięcy, bo to jest element składowy, że jeżeli ta procedura zamknie się 11 maja, tak jak powiedziałem, a 7 kwietnia, to co wspominałem na ostatniej sesji, skończy się kredyt obrotowy i z tego poręczenia PKS będzie mógł skorzystać, podpisując umowę z bankiem, to my musimy w tej informacji zaproszenia do negocjacji poinformować potencjalnego oferenta, że to jest ciężar, który on będzie również musiał przejąć. I drugi to jest uwzględnić udzieloną pożyczkę zwrotną w wysokości 800 tysięcy złotych, która ma być spłacona przez spółkę PKS Szczecinek do 30 września 2017 roku. Więc ten materiał jeszcze zostanie tutaj uzupełniony. Od razu podaję te poprawki, które będą. I oczywiście w rozdziale 7, tam gdzie macie Państwo napisany przewidywany termin badania, nie 4 tygodnie, tak jak powiedziałem, a 3 tygodnie.
Ale proszę Państwa, jeszcze, jeżeli biorąc pod uwagę teraz, bo ta ustawa, zmiana ustawy również prowadziła pewne zmiany dotyczące odprowadzenia pewnych środków finansowych z tytułu zbycia udziałów. Myśmy wcześniej informowali, że w przypadku zbycia udziałów, nie pamiętam, wtedy było chyba 28%, bo tam różne fundusze. Teraz ta ustawa wprowadziła pewne zmiany i aktualnie, powiedzmy, z tych wpływów z tytułu zbycia udziałów będziemy musieli odprowadzić do budżetu państwa 20% przychodów ze sprzedaży udziałów. 20%, tak? Tego, co będzie. To jest obligatoryjne i z tym się nie dyskutuje. I oddać też, czyli odprowadzić do funduszu reprywatyzacji 5% tego, co będzie ze spływami. Czyli 1/4 wpływów z tytułu zbycia udziałów musimy odprowadzić do budżetu państwa, ponieważ do tego obliguje nas ustawa związana z tymi określonymi zapisami dotyczącymi zbycia udziałów spółki PKS Szczecinek. Macie Państwo opisane w uchwale również to, co związane jest z udziałami pracowników, tak? Dlatego, że jeżeli wspomniałem, że z chwilą przejęcia komercjalizacji wartość udziałów była 2 140 000 zł, to od tych udziałów 15% wartości udziałów jest dla pracowników, którzy w określonym czasie zgłosili swoją tam akceptację, zgłosili się do tego, co jest związane z procedowaniem. To jest tutaj wszystko opisane, ale jeżeli zmienimy tą wartość tych udziałów 2 140 000 na 10 517 000, to wtedy nie jest to 15%, a też jest opisane, że to jest 3,05, tak? 3,05 w tych udziałów, bo tak to w stosunku do całości mniej więcej wygląda i tej procedurze zbicia też jest to opisane, jak powinno wyglądać to, co jest związane z tymi udziałami. To Pani Przewodnicząca, na wstępie tyle chciałem przedstawić, jeżeli mam nadzieję, że tutaj ewentualnie na bazie tych materiałów, które Państwo otrzymaliście, będą jeszcze jakieś pytania, uwagi czy inne sprawy, to jesteśmy do dyspozycji, zarówno tutaj członkowie zarządu powiatu, jak i dyrektor finansowa, pani sekretarz, pani skarbnik, aby te wszystkie sprawy i procedury związane z prywatyzacją udziałów spółki PKS Szczecinek Państwu przedstawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych pyta? Pan radny Jerzy Pieczek. Dziękuję bardzo. Ja mam, ale przyznam, dość zasadniczą uwagę. Mianowicie, po pierwsze, nie wiem, chyba zagapiliśmy się wszyscy, ale nie przegłosowaliśmy porządku obrad. Nie głosujemy. Nie głosujemy. Jeżeli nie zmieniamy, to nie głosujemy. Jeżeli nie ma zmian, to nie głosujemy. Ale ja właśnie chciałem wprowadzić zmianę. No ja pytałam, czy ktoś z Państwa ma uwagi. No to w takim razie mi umknęło. W każdym razie o co chodzi? Mamy rozmawiać o prywatyzacji, o sprzedaży, przepraszam bardzo, udziału w firmie. A byłoby rzeczą rozsądną porozmawiać, podyskutować na temat kondycji firmy, która to jest opisana w tak zwanym memorandum. To byłoby moim skromnym zdaniem logiczna kolejność. A tutaj rozpatrujemy już sprawy techniczne samego zbycia udziału. Wydaje mi się, że my jako radni powinniśmy mieć prawo do informacji na dość podstawową sprawę, jak to się stało, że firma jest w takiej kondycji, a nie innej. Tym bardziej, że na początku, kiedy została przyjęta przez powiat, jej stan nie wyglądał źle. Co prawda firma była nieco zadłużona, ale nie można porównać tego zadłużenia do obecnego. Dlatego mimo wszystko chciałbym zaapelować do Pani Przewodniczącej, abyśmy zanim przejdziemy do następnych punktów, wrócili do tego memorandum i podyskutowali właśnie o kondycji firmy. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa, to właśnie w piątym punkcie.
Proszę Państwa, no Państwo otrzymaliście wszystkie materiały dotyczące tego, co jest związane z informacją o spółkę PKS Szczecinek. Jeżeli powiedziałem, po to na początku Panie Radny już przedstawiłem, jakie było procedowanie w zakresie poprzedniej uchwały, bo jeżeli na poprzedniej sesji, 31 sierpnia, podjęliśmy uchwałę o zbyciu udziału w spółki PKS Szczecinek, to ufam, że podjęliśmy ją na bazie określonych informacji, które miały miejsce, jeżeli chodzi o sytuację spółki. Od tego momentu minęło 31 sierpnia, a dzisiejszy dzień, no to jest 6 miesięcy, tak? Stąd poinformowałem Państwa, że dokonaliśmy wyceny i aktualizacji wyceny na 28 lutego tego roku. Jeżeli powiedziałem Państwu o wartości udziałów spółki PKS Szczecinek, myślę, że Państwo mnie słuchali, to wartość tych udziałów jest 10 milionów 517 tysięcy, a PKS Bytów złożył ofertę na nabycie udziału w spółki PKS Szczecinek 14 zł. Czyli też jest informacja, jeden udział 100 zł, oferta 14 zł. To też jest informacja o ewentualnej jakiejś sile albo zainteresowaniu nabywczym spółki PKS Szczecinek. Oczywiście wydaje się, że na bieżąco informujemy Państwa o tym, co jest związane z sytuacją finansową spółki PKS Szczecinek, bo przecież wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki PKS-owi w wysokości 800 tysięcy złotych też poparte było pewnymi informacjami dotyczącymi tego, co jest związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki. Czy chociażby informacja dotycząca ostatniej sesji, w której mówiliśmy o tym, co dotyczy udzielenia kredytu, czy przedłużenia, czy nowego kredytu obrotowego do bieżącej działalności spółki PKS Szczecinek. Proszę Państwa, obecne zadłużenie, bo też jakieś różne informacje krążą, tak? Ja mam przed sobą na przykład gazetę Razem, tak? To jest taki Razem dla Szczecinka, tak? Gdzie w jednej z informacji jest napisane oczywiście, że starosta pozazdrościł burmistrzowi i koncepcji związanej z spółką PKS Szczecinek i tu jest napisane, że oto tak, przytoczę sobie. Odnośnie rozwoju to i owszem rozwinięto totalną wyprzedaż majątku PKS-u. Bilans przyjęcia jest imponujący. W roku przyjęcia przez starostwo PKS był 200 tysięcy na minusie i posiadał duży majątek w postaci nieruchomości, a na zakończenie został już prawie bez majątku, ale za to z ponad 14-milionowym zadłużeniem. Bo przemysła nie jest to prawdą, tak? Dlatego, że przejęliśmy od ministra skarbu spółkę w wartości 2 miliony 140 tysięcy za darmo. Ja to wielokrotnie informowałem, tłumaczyłem. Rzadko się zdarza, żeby ktoś komuś coś za darmo. Jeżeli chce dać za darmo, to znaczy się, że sam nie jest w stanie znaleźć rozwiązania na to, co jest związane z funkcjonowaniem takiego podmiotu i stąd minister skarbu dał nam to za darmo. Powtarzam to już po raz kolejny, który i jeszcze będę powtarzał, że wtedy w 2008 roku mieliśmy oto sytuację. Widząc potrzebę organizacji transportu zbiorowego mogliśmy zdecydować się. Albo podejmiemy ten ciężar związany z funkcjonowaniem spółki PKS Szczecinek i na naszym rynku z transportem zbiorowym, albo jeżeli nie będziemy zainteresowani, to zdarzyłoby się nic innego, jak to, co się zdarzyło w Świdwinie. Ja to też przytaczam i o tym mówiłem. Minister skarbu jako właściciel, w związku z tym za samorząd powiatowy czy samorządy gminne, bo tam była taka rozmowa, zlikwidował spółkę PKS Świdwin i tej spółki nie ma. Tak? Myśmy zdecydowali, poszliśmy swoją drogą. Dzisiaj można to totalnie krytykować, czy nie totalnie, można tak na to patrzeć, czy nie, ale zdecydowaliśmy, że byliśmy zainteresowani funkcjonowaniem tej spółki na rynku szczecineckim. Spółka w trakcie przyjęcia od ministra skarbu, dokładnie nie pamiętam, mogę się pomylić, zatrudniała 217 pracowników. 217 pracowników przez ostatni okres w tej spółce, przepraszam, że to powiem publicznie, nikt tam nie robił w zakresie, mówię o właścicielu, w zakresie tego, co jest związane z dostosowaniem jej do rynku usług transportu zbiorowego na terenie powiatu i nie tylko.
te nasze wszystkie działania, łącznie z restrukturyzacją zatrudnienia, uporządkowaniem Złocieńca, zmieniły funkcjonowanie tej spółki i ją ograniczyły do tego, co jest związane z funkcjonowaniem na naszym rynku, łącznie z odnowieniem kontraktów z gminami. Dzisiaj w spółce zatrudnionych jest około 87 chyba pracowników. Ale na rany Boga, proszę Państwa, nie możemy powiedzieć, że oto majątek został wszystek wyprzedany, bo mamy nową firmę w nowym miejscu z majątkiem nie 2 miliony 140 tysięcy, a 10 milionów z kapitałem, 10 milionów 517 tysięcy. Gdyby oczywiście tego nie zwiększał kapitału, to zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd spółki zobligowany przy długu, jak i przy stratach, zobligowany był już dawno do ogłoszenia albo upadłości, albo należałoby podjąć właścicielską decyzję, że spółka dalej może funkcjonować. Więc jakby mówię tutaj o tych informacjach dotyczących tego, co jest związane z spółką. Więc stanowczo nie zgadzam się z informacjami, że PKS Szczecinek zadłużony jest na 14 milionów. Bo jeżeli takie informacje się upublicznia, to znaczy, że dla naszych potencjalnych oferentów daje się informacja, która jest nieprawdziwa. Jest wręcz kłamliwa. I ten oferent mówi tak, skoro ona jest zadłużona na 14 milionów, to ja tego nie chcę. Tak? Może tak, takie stanowisko zająć. Na 22 lutego tego roku spółka ma zadłużenie. Zobowiązania krótkoterminowe. 5 29 373 zł 91 groszy. Długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe 5 35 312 zł 50 groszy. Razem 10 64 686 zł 41 groszy. I teraz jeżeli byśmy, więc jest różnica między 10 milionów a 14 milionów. Bardzo proszę, żeby tą informację również przyjąć. Jest różnica między tym. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy później na składowe tych zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, to tam na przykład jest 800 tysięcy pożyczki, które samorząd powiatowy niedawno udzielił. Tam są poręczenia, które macie Państwo w tych zestawieniach. Więc nie mówmy w ten sposób, że oto zadłużenie jest w takiej wielkości. Spółka ma swoje problemy, tak? Spółka ma swoje problemy i o tym oczywiście trzeba rozmawiać. Dzisiaj analizujemy faktycznie to, co jest związane ze stroną dochodową, tak? Na 80 tras, które mamy, jeżeli chodzi o transport zbiorowy, 40 nie przynosi nam zysku. 40, jak się pomylę, to niech pani dyrektor mnie poprawi, ale taką mam informację, tak. 40 jest na stratach. No i oczywiście, teraz mamy sytuację, mógłbym to pokazać dzisiaj. Zwracają się do nas mieszkańcy Bornego Sulinowa, Białego Boru i innych jeszcze i proszą o przywrócenie transportu na linii Szczecinek, Biały Bór, Szczecinek, Borne-Sulinowo-Szczecin, bo chcemy mieć takie czy inne połączenia, bo chcemy dojechać na studia, bo chcemy dojechać do lekarza, bo jeszcze coś chcemy, tak? My w porozumieniu z zarządem spółki jakby określamy, spróbujmy to świadczenie robić, tak? Ale na dzisiaj musielibyśmy, proszę Państwa, zrezygnować z 40 tras, które są związane z przewozami. Liczyliśmy na to, że zmiana ustawy, która weszła w 2016 roku, wejdzie od 1 dotycząca publicznego transportu zbiorowego, która miała wejść od 1 stycznia 2017, znacząco poprawi sytuację finansową spółki PKS Szczecinek, ponieważ miały być dopłaty do publicznych transportu zbiorowego. Niestety zrolowano ten projekt ustawy, on po pierwsze ma wejść od 1 stycznia 2018 czy nawet 2019, nie wiadomo jak do końca jeszcze będzie wyglądał. Myśmy określili w swoim planie transportowym, że chcieliśmy tam mieć 16 linii transportu zbiorowego związanego z tym, żeby były dopłaty do tego, co jest związane z różnicą między faktycznymi kosztami a przychodami. Mało tego, ta ustawa regulowała dosyć właściwy sposób kwestie dotyczące tak zwanego godziwego zysku. Co to jest godziwy zysk? W ustawie nawet nie zostało to opisane. Chodzi o to, że operator przedstawia
określoną trasę, jedną, drugą, trzecią, szesnastą, pokazuje na bazie strony dochodowej i strony wydatkowej, jakie są koszty tego. Do tego dokłada godziwy zysk. Zakłada się dzisiaj, tu finansistą jest pan starosta Koczy, 5-6%, zakłada się, że godziwy zysk to jest 6%, po to, żeby operator miał środki finansowe na odtworzenie majątku. Bo jeżeli ma stratę, to skąd ma otworzyć majątek? Skąd będą środki finansowe na to, żeby dokonać zakupu nowego towaru, czy w ogóle wymieniać flotę? Niestety to nie weszło. Mało tego, dzisiaj w transporcie zborowym, czy w tym transporcie, które dotyczy tego, co jest, proszę powiedzieć, wolna Amerykanka, tak? Jest dosłownie sytuacja, w której kto pierwszy wyjedzie, ten zabierze tego klienta, który stoi na przystanku. Więc nie jest to uregulowane prawnie. I oczywiście moglibyśmy dzisiaj w sytuacji takiej, kiedy mamy 80 linii, a 40 przynosi strat, kiedy mamy również kontrakt włoski, i z kontraktu włoskiego, za chwilę będziemy mieli pełną analizę. Do tej pory mieliśmy zysk z kontraktu włoskiego. Dzisiaj już nie wiem, czy zysk, dlatego że wspominałem o tym, 228 tysięcy niemiecki urząd skarbowy naliczył nam zwrotu podatku VAT. Oczekuję na informację, nasza delegacja wybrała się do Włoch, oczekuję na informację z procesu negocjacji ze stroną włoską. Mam mieć przygotowaną informację, jak to faktycznie wygląda. Bo dzisiaj mamy taki dylemat, mówiąc o przyszłości tej spółki. Przepraszam. Mamy dylemat o przyszłości spółki. Tak jak żeśmy zdecydowali, czy znaleźć podmiot, który nabyłby udziały spółki, prowadziłby transport na terenie powiatu szczecineckiego, bo on jest potrzebny do szkoły podstawowej, do szkół średnich, do szkół zawodowych, do przedsiębiorstw, to też do dojazdu do powiedzmy różnych dóbr publicznych i korzystania z tych dóbr publicznych, realizować kontrakt wokół komina zakupiony przy autobusów zakupionych z regionalnego programu operacyjnego i ewentualnie, żeby PKS w usługach komercyjnych jeszcze organizował dojazd na liniach zagranicznych. I to jest nam potrzebny kontrahent taki, który dokapitalizuje spółkę. Bo jeżeli spółka miałaby być dzisiaj spółką samorządową, to ja nie widzę podstaw, żebyśmy nawet, słyszę, że ktoś mówi, że niech powiat dopłaca miesięcznie 200 tysięcy do spółki PKS Szczecinek, tak? Możemy mówić o dopłacie, ale wtedy, tylko wtedy, kiedy będą to linie, z którego korzystają mieszkańcy powiatu szczecineckiego. Ja nie znajduję uzasadnienia, mówię to jako starosta, jako przewodniczący zarządu, żebyśmy dopłacali do linii włoskiej albo dopłacali do linii Szczecinek-Koszali. Tak? Ja mogę mówić i mogę przekonywać Państwa o dopłacie do linii Szczecinek-Bornes-Ulinowo, Szczecinek-Biały-Bór, czy miejscowość Wierzchowo, czy jeszcze gdzieś, bo to dotyczy naszych mieszkańców w jakiś sposób. Jeżeli mówimy teraz o przyszłości tej spółki, to jest właśnie nasza propozycja, że żeby spółka funkcjonowała na rynku przewozów, musi się znaleźć kontrahent, podmiot, który dokapitalizuje tą spółkę, milion, dwa, pięć, trzy, czy w krótkiej perspektywie, czy w długiej perspektywie dokona wymiany floty i zachowa miejsca pracy, bo one są tu również ważne. My się na zarządzie sprzeczamy, dyskutujemy, może nie, dyskutujemy, czy jeżeli byśmy podjęli, bo równie dobrze można powiedzieć, skoro na 80 tras 40 jest nieopłacalnych, no to może nie bawmy się w to, ta spółka nie przynosi zysku, zdecydujmy o tym, żeby będą ograniczyć do minimum albo złożyć wniosek o likwidację. Ale nie przez to, że my chcemy zlikwidować, i od razu pytanie było, po coś ta brali, nie trzeba było tego brać, dzisiaj likwidujecie. Proszę Państwa, sytuacja na rynku transportu zbiorowego jest taka, żeby Państwa zapytał, kto dzisiaj jeździ autobusem? Kto z Państwa jeździ autobusem? Jedna osoba. Tak, takie są fakty. Dzisiaj po prostu z transportu zbiorowego nie korzystamy. Z różnych przyczyn. Z wygody, z możliwości szybszej komunikacji, z tego, że jeżeli
pięć osób się dogada i jeździ, porozumie i jeździ samochodem osobowym, to może sobie zamiast autobusem jeździć do pracy takim samochodem. Więc jak ja mówię, słuchajmy, spróbujmy jeszcze znaleźć rozwiązanie dla funkcjonowania tej spółki poprzez jej komercjalizację, czyli zbycie udziałów, albo w przyszłości ograniczenie program naprawczy, niech ona działa jako mały podmiot, to na zarządzie mamy również głosy moich kolegów i dyskutujemy, słuchaj, ale przecież może być sytuacja, w której jak ta firma nie będzie funkcjonować, to rynek nie ma próżni. Powstanie jeden, drugi, trzeci podmiot, firma, która będzie miała 2, 3, 5, 8 autobusów i jednego właściciela w outsourcingu robioną księgowość i ona nie będzie generowała dużych kosztów i ona może się utrzymać na rynku. To jest określony też dylemat dotyczący postępowania. Ja stałem i stoję na stanowisku, że prywatyzacja, zbycie udziałów jest pewnym rozwiązaniem, tak? Stąd znajdowałem argumenty i osobiście zarząd się ze mną zgodził, że spróbujmy przeprowadzić drugą procedurę zbycia tych udziałów, tak? Ale jednocześnie 23, jeżeli ogłosimy przetarg na zbycie tych udziałów, to 24 dwutorowo jakby podejmujemy analizę i działania związane z tym, jak przygotować ewentualny program naprawczy, który jest związany z tym, aby ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem dzisiejszej spółki PKS Szczecinek. I można oczywiście cofać się do tyłu, powiedzieć to, żeście skrzanili, to, żeście źle zrobili, to, żeście nie tak, a można było inaczej, a było 4 zarządy, 5 prezesów, czy jeszcze kogoś innego. Możecie Państwo to wszystko tu mówić, ale dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w takiej sytuacji i albo spojrzymy w przyszłość, albo będziemy się cofać wstecz. Panie starosto, ja tylko zadałem pytanie z prośbą jednocześnie o to, żeby zmienić nieco porządek obrad. Tymczasem pan odpowiadał na pytania, których ja w ogóle nie zadałem. Ale on się wiązał z pana pytaniem. No nie do końca, bo jeśli miała być to dyskusja, to był monolog. Ale faktem jest, że ja mam konkretne pytanie, które mnie dosyć bulwersuje. Otóż niestety nie mieliśmy szansy, mimo tego, co pan tu wcześniej powiedział, zapoznać się dokładniej z działalnością spółki, bo memorandum otrzymaliśmy kilka dni temu. Bo 16 zostało przygotowane, mówiłem o tym. Ale ja mówię, kiedy myśmy to memorandum dostali? 17. 16. To jest kilka dni. Nie każdy z nas jest ekonomistą. Żeby to dokładnie tym się zapoznać, przetrawić, to niestety na to potrzeba więcej czasu, więcej niż na zwykłą sesję. Ale tym niemniej nasunęło mi się wiele pytań w tej sprawie, a jedno w szczególności mnie tutaj nurtuje. Otóż PKS wziął kredyt w parabanku Magellan, kredyt w wysokości 800 tysięcy złotych. Kredyt ten został częściowo spłacony, a częściowo jest jeszcze do zapłaty. Jak wynika tutaj z dokumentów, PKS paktuje z firmą o spłatę kolejnych 400 tysięcy. Pytanie, czy to nie będzie kolejna pożyczka. Nie wiem, czy Państwo wszyscy wiecie, co to jest parabank. Jeżeli nie wiecie, to tu jest taki, bodaj w Samorządowcu, ukazał się artykuł dosyć znaczący pod tytułem Samorządowcy niczym hazardziści pożyczają w parabankach na kilkadziesiąt procent. Polecam wszystkim Państwu lekturę tego artykułu. To wszystko, co teraz chciałem powiedzieć. Dziękuję. Pan starosta, proszę. PKS Szczecinek oczywiście wziął kredyt w banku Magellan.
Ja poproszę panią dyrektor, aby poinformowała, jakie są odsetki, jeżeli chodzi o koszt tego kredytu, przed udzieleniem przez nas pożyczki w wysokości 800 tysięcy złotych. Ponieważ nie chcieliśmy udzielać pożyczki spółce PKS Szczecinek w związku z uruchomieniem procedury zbycia udziału w spółce, tak? I też powiedziałem o tym, że jeżeli zakończyliśmy procedurę związaną ze zbyciem udziału w spółce 23 lutego, to 24 chyba, czy 25 lutego Zarząd Powiatu podjął uchwałę o udzieleniu spółce 800 tysięcy pożyczki, a 26 lutego już te 800 tysięcy uruchomił. Mam przed sobą wniosek dotyczący tego, co jest związane z... ponieważ nie chcieliśmy dać tej pożyczki po to, żeby ją dać, tylko żeby wskazać nam, na co ta pożyczka miała być udzielona. I oto jest tutaj ten wniosek, pozwolę sobie przytoczyć. Chcieliśmy, aby całe 800 tysięcy złotych zostało uruchomione na spłatę pożyczki czy kredytu zaciągniętego w Magellanie. Jednak Pani prezes, ja to mam tutaj, pani prezes przedłożyła nam wniosek, pani dyrektor finansowa przedłożyła nam wniosek, tak? Ja postawiłem warunek, okej, dobrze, z tych 800 tysięcy przynajmniej 50% będzie pani musiała uruchomić na spłatę pożyczki w Magellanie, tak? Bo to jest taki dosyć, powiedzmy, nie do końca wiadomy pożyczkodawca. I kwota 400 tysięcy złotych była na spłatę otrzymanej pożyczki w Magellanie. Proszę następnie wykazać, czy są inne zobowiązania spółki, które są terminowe albo które wymagają jakiejś szybkiej spłaty, czy też od razu spłacić 800 tysięcy tej pożyczki. Pani dyrektor finansowa nam odpowiedziała tutaj tak. Pozostałe 400 tysięcy jest związane z regulowaniem bieżącej działalności spółki. To jest 217 177 zł i 73 groszy na zapłacenie przeterminowanych faktur za paliwo do Statoilu. 92 925 zł na zapłacenie składek ZUS. W tym rata 52 925 zł płatna 1 marca z układu ratalnego. 23 079,36 zł na zapłacenie zaległych faktur za paliwo tankowane w Barwicach i Połczynie Zdroju, są podane nazwy tych firm. 16 845,96 zł dla MEC-u za przeterminowane faktury. 16 080 zł za wymagane raty leasingowe. 10 220 złotych i 42 grosze zaległe płatności podatków od nieruchomości i środków transportu. 8915 złotych i 98 groszy za energię elektryczną i 14 755 złotych i 50 groszy za zapłacenie dostawcom części zamiennych i usług za przeterminowane faktury. Więc analizując to, proszę zwrócić uwagę, jak dokładnie analizujemy to, co jest związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki, bo z tyłu głowy mamy 70 tras, 40 nieopłacalnych. Z przodu mamy, że jest procedura uruchomiona związana ze zbyciem udziałów i też, żeby spółka nie straciła bieżącej płynności, to Zarząd Powiatu poparł ten wniosek, aby 400 tysięcy złotych spłacić w z zaciągniętej krótkoterminowej pożyczki w Magellanie, a pozostałe dla uregulowania już ewentualnych tych spraw, które są związane z płynnością finansową, bo też nie możemy sobie pozwolić na to, że raptem chociażby Statoil zatrzyma dostawę tego, co jest związane z zakupem paliwa. Dzisiaj oczywiście w jakiś sposób się szukamy takiego kredytodawcy, który będzie chciał nam dać kredyt. Dlaczego zawnioskowałem o to, żeby poręczyć kredyt obrotowy przez powiat szczecinecki? Bo dzisiaj każdy bank, który widzi, że spółka nie jest spółką, która generuje, nie zamyka się zerem, ma straty, oczekuje, że będzie miało w przypadku, kiedy coś się zdarzy, takiego poręczyciela, który spłaci zobowiązania tej spółki. Stąd te propozycje związane z zaciągnięciem poręczeniem, bo wtedy możemy na poręczenie jakby mieć lepsze umocowanie i inny bank udzieli nam kredytu. Ale odpowiadając na pana pytanie, absolutnie nie jest prawdą, że to pan mówi, że to jest parabank,
który kilkudziesięcioprocentowe odsetki na, w zawartej umowie narzuca. I bardzo proszę panią dyrektor, aby odpowiedziała, jak wygląda ta umowa z Magellanem i jakie były odsetki związane z realizacją tej umowy kredytowej, łącznie z marżą z tytułu udzielenia kredytu. Dzień dobry Państwu. Udzielam informacji, mianowicie tak, Magellan wprawdzie nie jest bankiem rzeczywiście, ale on jest z instytucją finansową współpracującą z bankami i nieprawdą jest, że to jest kilkudziesięcioprocentowe oprocentowanie takiej pożyczki, mianowicie pożyczkę, którą otrzymaliśmy w skali roku jest oprocentowana na bazie WIBOR jednomiesięczny plus 2,10% procenta marży banku, co daje w tamtym okresie, kiedy był ten kredyt zaciągany 3,76%. Myślę, że podobna jest w tej chwili, nie sprawdzałam jaki jest WIBOR na dzisiaj, ale oprocentowanie jest właśnie na poziomie 3,76 i maksymalnie do 4%, a na pewno poniżej procent. Takie oprocentowanie mamy również w innych bankach, a nawet mamy nasz kredyt w rachunku bieżącym w banku Gedin Noble Bank troszeczkę wyższy, mianowicie 3,95% w tamtym samym czasie. To było w kwietniu sprawdzane oprocentowanie. Również kredyty inwestycyjne też są na poziomie, nawet wyższy jest kredyt. Przepraszam, tamte były 3,95% to był kredyt inwestycyjny, a bieżący kredyt jest WIBOR jednomiesięczny plus 3,50, czyli marża jest wyższa. I marża za przygotowanie tej pożyczki wyniosła też 1,60 od udzielonej pożyczki, czyli to jest porównywalne z kosztami, które są w bankach innych. A to jest instytucja finansowa, która nam, że tak powiem, wyszła naprzeciw i udzieliła nam tej pożyczki, bo banki już w oparciu o naszą kondycję finansową niechętne są udzielaniu kolejnych pożyczek. Czy są jeszcze jakieś? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny-Duć. Chciałbym zwrócić uwagę Panie Starosto, że nie dość dokładnie słuchał Pan tego, co mówiłem. Przytoczyłem tytuł artykułu. Pozwolę sobie raz jeszcze go przytoczyć. Artykuł, który ukazał się w Samorządowcu. Samorządowcy w niczym hazardziści pożyczają w parabankach na kilkadziesiąt procent. To jest tytuł artykułu. W dalszej treści tego artykułu jest wymieniony jako główny bohater właśnie parabank Magellan. Ja nie wiem, czy zapewne jest tak, jak pani dyrektor mówi. Chciałbym jednakowoż, żeby zechciała pani podać łączny koszt roczny tego kredytu. Bo z dokumentów, jakie myśmy otrzymali w memorandum, wynika, że państwo nie byliście w stanie spłacić tego kredytu na czas i ubiegacie się o przedłużenie terminu albo o kolejną podwyżkę. Natomiast wracając do tego parabanku, jest to jeden z najważniejszych graczy bankowych, parabankowych w Polsce, który wykupuje długi szpitali w całej Polsce właśnie po to, żeby później te szpitale przejmować. Firma jest godna uwagi, rzeczywiście i doskonale zarządzana, ale myślę, i tu jest ten artykuł, bije na alarm, jest bardzo niebezpieczny dla samorządów. Dziękuję. Dziękuję, pan starosta. Ja tylko ad voce, ja rozumiem, że pan mówiąc, że firma jest zgodna uwagi, rekomenduje ten bank do tego, aby go, z niego korzystać. Jeszcze raz podkreślam, pana wypowiedź jest sugestywna. Poprosiłem o to, jakie faktycznie są odsetki. Na to mamy zawartą umowę na odsetki, a pan przedstawia nam artykuł, który jest jakąś interpretacją nie wiadomo kogo. Więc fakty mówią całkiem inaczej. Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Ja jeszcze wrócę do pytania. Poproszę o całkowite koszty tego kredytu. To znaczy całkowite koszty, miesięczne koszty odsetek od 800 tysięcy złotych to jest około 2550 zł. To razy 12 miesięcy to będzie no 25.
to jeszcze... Ja już 400 spłaciliśmy, więc... Jest. Tak, ale gdyby było... Koszty, gdyby było to są 12, 2000. 2550 miesięczne koszty i to było od... przez kilka miesięcy spłaciliśmy 400, czyli od 400 tysięcy będzie teraz połowa, czyli 1250. Ale pani dyrektor, chodzi mi o całe koszty. Bo ale... często bywa tak, że koszty manipulacyjne, wstępne i tak dalej, prowizje są bardzo wysokie. Nie, 1,60% od udzielonej pożyczki to jest ile? 12? Marża to jest od przyznania. To może dajmy czas, pani dyrektor, to policzy. 800 tysięcy, 1,6 to jest o 10 tysięcy. 12 800 to był jednorazowy koszt uruchomienia pożyczki plus 2550 w momencie, kiedy wykorzystywaliśmy 800 tysięcy w całości. Jest według mnie duża kwota. Dziękuję bardzo. Pan radny Poczobut jeszcze prosił o głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja bym chciał, korzystając z okazji, że ta dyskusja jest w tym momencie, odnieść się do tego, co pan starosta był uprzejmy powiedzieć i zadać kilka pytań. Po pierwsze, gdyby pan był uprzejmy, panie starosto, powiedzieć, ile nas kosztuje ta firma doradcza, chodzi o kancelarię ze Szczecina, ile do tej pory wydaliśmy? 69 tysięcy wyłonionych w drodze przetargu. Panie starosto, mikrofon, tak? Proszę. Dziękuję. Ja już mówiłem o tym, że wyłoniliśmy firmę w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszone zgodnie z ustawą zamówienia publicznego, to było 69 400 w tym pierwszej wycenie i do tej drugiej wyceny w związku ze zmianą ustawy wynegocjowaliśmy kwotę 20 tysięcy złotych brutto, czyli razem około 89 tysięcy złotych. Dziękuję. Ja miałem, jak mówiłem, kilka pytań. To może teraz starosta... będzie łatwiej chce odpowiadać. Mikrofon gdzieś u Państwa jest. Bardzo proszę, bardzo proszę. Kolejne pytanie, Panie Starosto. W tej przestrzeni publicznej wielokrotnie słyszeliśmy, że jest kilku oferentów, nie tylko PKS Bytów, ale jeszcze dwóch albo trzech, był Pan uprzejmy tak przekazywać gdzieś w którymś medium. Więc moje pytanie brzmi, czy w dalszym ciągu, w jak gdyby orbicie zainteresowania naszym szczecineckim PKS-em, te pozostałe dwie firmy funkcjonują? Jeżeli tak, to czy coś więcej na ten temat moglibyśmy usłyszeć? To raz. Dwa. Czy w momencie, kiedy Bytów się wycofał, państwo lub przedstawiciel zarządu próbował kontaktować się z przedstawicielami firmy w Bytowie i poznał jak gdyby, nie wiem, powody tej rezygnacji. Kolejne pytanie, czy też może być taka sytuacja, że PKS Bytów ponownie przystąpi do oferty i będzie zainteresowany już ceną, nową ceną i przystąpi do nowych negocjacji. I no ten parabank nieszczęsny, przyznam szczerze, że jestem odrobinę zaskoczony, bo ja już tutaj pozwoliłem sobie z panem wicestarostą wymienić kilka zdań, bo mnie się wydawało, że dla jednostek samorządu terytorialnego jest zakaz jakichkolwiek panie starosto, ja wiem, tylko to jest taki fajny zbitek, tak? Bo spółka, a nie my, ale przecież spółka to my. Więc mamy 100% udziałów i nie, przestańmy wprowadzać opinię publiczną w błąd. Ja w kolejnej części przy samym projekcie uchwały jeszcze na ten temat powiem, ale to jest, przyznam szczerze, zadziwiająca konstrukcja. Bo z jednej strony mamy 100% udziałów w danej spółce, przekazujemy im środki finansowe z budżetu, a z drugiej strony, to spółka, nie my. Spółka ma swój zarząd, spółka ma radę nadzorczą. To my tak z pewnym dystansem się do tego odnosimy. Chyba to nie jest tak do końca. My mamy 100% udziału, myśmy tą spółkę powołali do życia i to my decydujemy tak naprawdę, bynajmniej powinniśmy decydować,
co w tej spółce się dzieje. Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, jeżeli samorząd nie może zaciągnąć kredytu w parabanku, a już spółka taki kredyt zaciąga, nawet jeżeli no są to, powiedzmy, w miarę preferencyjne warunki, czy w miarę korzystne, czy rzeczywiście tam nie jest ta wartość tego kredytu i obsługi nie jest rzeczywiście jakaś nadmiernie wysoka. To tyle. Bardzo proszę, postępstwa. Pan pyta, czy mamy innych oferentów. Tak, są zainteresowani, ja tylko mogę powiedzieć, ponieważ te podmioty, które podejmowały próbę rozmowy, no one utrzymują swoje stanowisko, są zainteresowane, natomiast chodzi o to, że ani nie podjęte są jakiekolwiek rozmowy, ponieważ nie ma uchwały Rady Powiatu dotyczącej procedury związanej ze zbyciem, określeniem warunków zbycia i tego, co wynika z nowej ustawy. Tak? Ja dzisiaj mogę powiedzieć o trzech podmiotach, tak? Ale tyle tylko i aż tylko, aż tyle. Tak? Ja myślę w ogóle, że to, że w tej pierwszej turze wydawało się, że będzie więcej zainteresowanych, a skoro zgłosił się tylko PKS Bytów, to dosyć mocno zostało rozpropagowane i to, że mówimy o drugiej turze i jeszcze nie ma uchwały, dzisiaj jakby rozmawiamy o trzech podmiotach, to jest dobra informacja, tak? To jest dobra informacja, oby tylko oczywiście te deklaracje, chęć nabycia czy złożenia oferty przełożyły się na faktyczną ofertę, tak? Bo w pierwszej procedurze zbycia był zainteresowany PKS Bytów, PKS Opole i jeszcze jeden podmiot. PKS Bytów i PKS Opole wykupili memorandum, tak? A oferta tylko wpłynęła z PKS-u Bytów, więc jakby, no, jak to... Nie będziesz wiedział, kiedy nie spróbujesz, tak? Akurat to tak można powiedzieć również w tej długiej procedurze. PKS Bytów czy się wycofał. Proszę Państwa, ja uważam, że przynajmniej z mojej strony zrobiłem wszystko, co jest możliwe, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zainteresowania PKS-u Bytów również tym przedsięwzięciem. Ja umówiłem się ze starostą bytowskim, spotkałem się ze starostą bytowskim, zaproponowałem dla właściciela, ponieważ właścicielem 100% akcji, bo tam jest spółka akcyjna, PKS Bytów jest powiat bytowski, zaproponowałem, że niekoniecznie nas interesuje zbycie udziału spółki PKS, zróbmy fuzję, tak? Połączmy spółkę PKS Szczecinek z PKS-em Bytów i stwórzmy jedno silne przedsiębiorstwo transportowe, które w perspektywie, bo trzeba było spojrzeć raczej w umocowaniu nowej ustawy o transporcie zbiorowym, być może miałoby na tym rynku większe szanse i być może byłoby tym, który rozdaje karty w jakiś tam sposób, w sensie tego, co jest związane z transportem. Niestety ta propozycja nie została przyjęta, ponieważ pan starosta powiedział, że ich interesuje tylko właśnie biznesowo kwestia dotycząca spółki PKS Szczecinek. Ja myślę, że to też jest do zapoznania się z tym, ponieważ ta procedura została zamknięta. Ale jak spojrzeliśmy na informacje dotyczące spółki PKS Bytów, w sensie tej propozycji, którą oni musieli przedłożyć w tej ofercie wstępnej, to wcale nie jest tak, że ta spółka miała taką kondycję finansową i takie środki finansowe, że mogła nabyć PKS Szczecinek. Po prostu spółka PKS Bytów dopiero, nie chcę skłamać, tak, ale powiedzmy od roku ma zysk, tak? Spółka PKS Bytów nie ma wolnych środków finansowych na to, żeby zainwestować nie wiadomo jakie pieniądze na nabycie udziałów, to po pierwsze, a po drugie jeszcze zainwestować w postaci dodatkowych środków finansowych na kup, na dokapitalizowanie tej spółki, tak? I po to przedłożyliśmy termin zapoznania się z materiałami, dlatego że szef spółki PKS Bytów zwrócił się do nas z taką prośbą, ponieważ nie miał umocowania dotyczącego po pierwsze nabycia udziałów spółki PKS Szczecinek, umocowania właścicielskiego, tak? I musiał się zwrócić do zarządu powiatu bytowskiego i do Rady Powiatu o ewentualne wsparcie finansowe.
i takiego wsparcia nie dostał, tak? Czyli nie dostał zgody na to, żeby dokonać ewentualnej zakupu albo, albo zaciągnąć kredyt, który być może miałby być poręczony przez Radę Powiatu Bytowskiego. Nie znam mechanizmów. Ja mówię tutaj o tym, co się takiego zdarzyło w zakresie PKS-a Bytów. Ale jakbyśmy spojrzeli na ten bilans i te informacje finansowe, to z dużym prawdopodobieństwem na etapie złożenia wniosków z tamtego można było określić, że PKS Bytów chciałby, ale może za małe pieniądze, albo najlepiej za przysłowiową złotówkę i to jeszcze zaproszeniem, żeby zapukać i poprosić ich o to, żeby oni raczyli kupić udziały spółki PKS Szczecinek. Tak mniej więcej to wygląda, tak, jeżeli chodzi o to, co jest związane z Bytowem. Czy Bytów w nowej sytuacji może złożyć ofertę? Oczywiście, że może złożyć, tak? Bytów w nowej sytuacji jest to nowa procedura i może złożyć nową ofertę związaną z przystąpieniem do procedury dotyczącej zbycia, nabycia udziału w spółki PKS Szczecinek. Nie ma tutaj żadnych jakby przeciwwskazań. Państwo w późniejszej tej części zobaczycie, że w zakresie tego, co zostało zrobione z wyceną przedsiębiorstwa spółki PKS Szczecinek, jeżeli chodzi o jeden udział, w stosunku do pierwszej wyceny prawie nic się zmieniło w stosunku do drugiej. A także sytuacja finansowa według firmy doradczej wcale się nie pogorszyła, tak? Ponieważ cena z pierwszej wyceny jest w zasadzie tożsama, czy prawie równa cenie z drugiej wyceny, tak? Więc to jest jakby też pewna informacja dotycząca tego, co jest związane z byciem. Pan mówi o tym banku, tak? Ja tu powiedziałem, że po prostu my jako powiat nie zaciągnęliśmy takiego kredytu, ale doskonale pamiętam, kiedy rozważaliśmy kwestię dotyczącą zaciągnięcia pożyczki czy kredytu przez Szpital Szczecinecki, to również rozważał możliwość zaciągnięcia takiej pożyczki w Magellanie. Dlatego, że pieniądz jest pieniądz, tak? Pieniądz i koszty tego pieniądza jakby porównuje się, tak? I proszę, jeżeli dzisiaj banki, które dosyć mocno trzymają stopy procentowe w zakresie tego, co jest związane z nabyciem pieniądza w formie pożyczki, proponują nawet większe, o czym powiedziała pani dyrektor, stopy oprocentowania kredytu, a uwarunkowania tego Magellana, tak, instytucji finansowej są lepsze albo równe, a bank jeszcze chce podwójnego zabezpieczenia, albo czasami potrójnego, bo jest cesja na konto, poręczenie i zabezpieczenie w postaci majątku, tak? To przyznam szczerze, ja nie widzę jakiegoś problemu, żeby tego typu kredyt zaciągnąć, skoro on w umowie jest w znaczący i właściwy sposób opisany. Bo tylko, żebyśmy nie używali czasami takiej terminologii, a parabank, tak? Parabank i ten Magellan, o którym tu wspomniał pan radny Duć, nie proponuje nic o oprocentowaniu gorszego, czy na gorszych warunkach niż obecne banki. I nie ma tam jakichś niewiadomych uwarunkowań, które by nam powodowało zajęcie, łącznie z tym, że nie ma warunku dotyczącego na przykład poręczenia tego kredytu. Oczywiście jest tam jakieś zabezpieczenie, nawet nie wiem jakie, ale zgodnie z kodeksem spółek handlowych, PKS Szczecinek jest spółką, która ma swoją osobowość prawną. Nie pamiętam, czy tam była opinia Rady Nadzorczej spółki. Jeżeli pani potwierdza, że była, to taki wymóg formalny został spełniony co do zaciągnięcia tej pożyczki. I teraz warunki są, wydaje się, bardzo dobre z tych informacji, o których powiedziała pani dyrektor. I jeszcze raz to powtórzę. Byliśmy w procesie związanym z procedurą zbycia udziałów spółki PKS Szczecinek. Tak jak w roku ubiegłym udzieliliśmy pożyczki dla spółki PKS Szczecinek, o ile pamiętam, w lutym do końca czerwca, a później był wniosek zarządu spółki, aby ten kredyt w wysokości wtedy 600 czy 800. Najpierw było 500, potem 300. Tak, czyli zwiększony został do i spłacony był 31 grudnia, 31 listopada czy 15 grudnia.
to nie było problemu, żebyśmy to zrobili. Dzisiaj w tym czasie byliśmy w procedurze zbycia udziałów i nie chcieliśmy wchodzić w dodatkowe obciążenie, które musiałoby być zapisane albo uzupełnione do zaproszenia negocjacji. Bo dzisiaj to Państwu powiedziałem, dzisiaj wyspecyfikujemy, uzupełnimy to, co jest związane z tymi poręczeniami aktualnymi albo poręczeniami, które mają się zdarzyć. Więc to była sytuacja, która jakby nas do tego obligowała. Tyle wyjaśnię. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Pan Radny Wójcik. Tu Pan Starosto wspomniał o bardzo dużych nakładach, które zostały poniesione przez powiat na rzecz spółki PKS. Panie Starosto, ja odnoszę wrażenie, że było to bardzo efektowne, ale niestety mało efektywne. I dla potwierdzenia moich słów przytoczę kilka twardych argumentów i liczb. Straty pomiędzy rokiem 2010 i 2015 wzrosła o 1268%. Jeżeli ja się pytam, jeżeli tyle pieniędzy zostało zainwestowanych, to jak wyglądała celowość zainwestowanych pieniędzy, celowość przeznaczenia tych pieniędzy? Strata narastająca pomiędzy rokiem 2010 i 2015 wzrosła o 1614%. Zobowiązania wzrosły pomiędzy rokiem 2010 i 2015 o 479% i wyniosły na koniec roku 2015, i to jest zgodne ze sprawozdaniem finansowym spółki za 2015 rok, 14 151 tysięcy. I stąd też właśnie ta liczba pojawiła się w artykule Biuro tym razem do Szczecinka. Prosił o odniesienie się do tych liczb. Bardzo proszę Panie Starosto. Ja rozumiem, że Pan jest pewnie autorem tej informacji, bo skoro Pan jakby to potwierdza, to... To znaczy, to pan, ja się solidaryzuję z moim... Solidaryzuje się Pan, to przynajmniej wiem, gdzie jest źródło tej informacji. Znaczy, ja myślę, że te informacje, które się otrzymuje, trzeba jeszcze w jakiś sposób weryfikować. Wspomniałem tutaj o tym, że tam są również rezerwy, tak? Ja mówię, jeżeli mówimy o zobowiązaniach, to trzeba policzyć na zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe, albo analizować je, a nie tylko wrzucać informacje, że to jest 14 milionów zadłużenia, bo to jest po prostu nieprawda, tak? To jest naprawdę... To jest nieprawda. Ja wiem, wie Pan, czy jeszcze raz powtórzę. Gdybyśmy nie zwiększyli, proszę zwrócić uwagę, albo przyjmujemy te informacje, o których mówię, albo nie do końca analizujemy. Przejęcie spółki, 2008 rok, tak? 2 miliony 140 tysięcy kapitał, 217 ludzi zatrudnionych. Spółka niedostosowana do tego, co było związane ze świadczeniem usług. Spółka Skarbu Państwa, która w ostatnim okresie roku funkcjonowania zawaliła wszystkie kontrakty związane ze świadczeniem usług dowozu transportu we wszystkich naszych gminach. W żadnej gminie nie był wykonywany transport zbiorowy, chyba poza Barwicami, nie był wykonany transport zbiorowy. Wszystkie kontrakty zostały stracone. Wszystkie kontrakty zostały stracone przez Skarb Państwa, tak? Czyli właściciela, jakim było państwo. Więc i teraz, jeżeli zdecydowaliśmy, że bierzemy tą spółkę, to oczywiście my się liczyliśmy z tym, że trzeba będzie pewien ponieść ciężar finansowy. Ten ciężar finansowy oczywiście przerósł nasze oczekiwania. Przerósł, tak? I to szczerze mówię, dlatego że ja powiem tak, dzisiaj bym pewnie inaczej na to patrzył już, tak? Myśmy... Jeżeli nam się zarzuca, ja spotykam się z pracownikami, tak, i pracownicy mówią, a bo wszystko wyprzedano i gdzie te pieniądze? Żadna złotówka, to świadomie mówię, żadna złotówka, która była z tytułu zmian związanych z również z byciem nieruchomości, nie przyszła do powiatu, a wszystkie środki finansowe, które zostały, były wpływem z tytułu zbycia nieruchomości przy ulicy Klasztornej, przy ulicy 28 Lutego i Mestwina, zasiliły budżet tej instytucji. Tam przed przejęciem przez powiat szczecinecki tej spółki ludzie nie mieli uposażenia zwiększanego przez 5, 6, 8 lat. Podpisane porozumienie z pracownikami regulowało pewne zobowiązania, również jeżeli chodzi o płace pracowników. Porozumienie, które podpisał pan prezes Wyszomicki, nie chcę skłamać, ale powiedzmy, proszę mnie za słowo nie trzymać, ale zakładało, że co rok przez okres 3 lat, o ile pamiętam, będą wzrastać płace o 100 zł. Pani dyrektor potwierdza, tak. Więc myśmy jednocześnie wykonywali pewne działania, które miały uporządkować, co dotyczy sfery pracowniczej.
zbycie nieruchomości wracało. Najpierw należało to zbycie nieruchomości uporządkować pod względem własnościowym, dlatego że gdybyśmy zostawili wieczyste użytkowanie, jak zapewne Pan wie, sądzę, że Pan wie, jak się sprzedaje wieczyste użytkowanie, to się tylko uzyskuje pewien procent wartości nieruchomości, a później ta wartość tej nieruchomości rozłożona jest na lata. Przekształcenie własności i zrobienie z tej właściwej własności spółki spowodowało, że zbycie każdej nieruchomości od razu zasilało budżet tej instytucji, to po pierwsze. W jednej z nieruchomości, bo zaraz mnie ktoś będzie trzymał za słowo, w jednej z nieruchomości zarząd spółki, sprzedając nieruchomość przy ulicy 28 lutego, podpisał umowę, gdzie tam określono ratalne zbycie tej nieruchomości i też określenie pewnych warunków związanych z likwidacją stacji paliw przy ulicy 28 lutego. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy, mówiąc o tej spółce, stworzyli nowe przedsiębiorstwo. Przecież tutaj, w tym kwadracie 28 lutego, klasztorna Mestwina, no, jeżeli ktoś tam był, a mam nadzieję, że Państwo tam byliście, to była manufaktura. To była manufaktura różnego rodzaju pomieszczenia, jakieś przybudówki, które nie miały nic wspólnego z tym, co jest związane ze sferą techniczną, to po pierwsze. Po drugie, spółka PKS Szczecinek, nie wiem, czy to prawem kaduka, czy nie wiadomo kogo, władała częścią nieruchomości, do których nie miała praw. Mówię tutaj o działkach, które były własnością miasta Szczecinek. Na tej nieruchomości postawione były chyba 4 czy 5 stanowisk do naprawy samochodów i tą nieruchomość należało po prostu miastu zwyczajnie, normalnie oddać, bo spółka nie miała praw do tej nieruchomości. Poprzez wprowadzenie kapitału, poprzez wprowadzenie nieruchomości podwyższyliśmy kapitał, ale też stworzyliśmy nową bazę z nowym budynkiem administracyjno-gospodarczym, z placem manewrowym, który odpowiada potrzebom tej firmy, łącznie z jego utwardzeniem, stworzeniem i wybudowaniem nowej hali technicznej, pionu do świadczenia usług zewnętrznych, więc to jest nowa firma. To jest nowa firma, która funkcjonuje w nowym miejscu. Tego, czego nie udało nam się zrobić, ale na to nie mieliśmy wpływu, to jest stacja paliw, ponieważ stacja paliw musiała być zlikwidowana ze względu na to, że posiadała decyzję środowiskową, o ile pamiętam, do końca 2010 roku, nie chciałbym się tu mylić, i nie było możliwości, aby ta decyzja środowiskowa została odtworzona. Tak? Dlatego, że weszły nowe uwarunkowania związane z wymogami, tak zwana podwójne płaszcze przy zbiornikach w stacjach paliw, na które spółki po prostu w tym czasie było nie stać, to po pierwsze. I nie było też jakby zgody władz miasta Szczecinka, że w tym miejscu będzie funkcjonowała stacja paliw. I co jest jeszcze ważne? Proszę Państwa, przecież to też wynikało z pewnych wcześniejszych argumentów przytaczanych i wnoszonych również przez mieszkańców tej części miasta Szczecinka. Wielokrotnie były zgłaszane przez mieszkańców Warszawska, tak, tu Warszawska idzie od Chełmińska, czy Warszawska, tak, że tam jest hałas, że różnego rodzaju prace trwają, że przekracza się wysokość decybeli związanych z funkcjonowaniem tej instytucji. To były elementy, które zdecydowaliśmy się na przeniesienie tej spółki w inne miejsce. Ja nie wiem, czy tutaj te argumenty są przez Pana, czy przez Państwa przyjmowane, czy też nie. Tak? Ja też dostrzegam sytuacje, w których w niektórych działaniach i przedsięwzięciach powinniśmy inaczej postąpić, być może z większą analizą, czy w jakiejś części najpierw z tytułu tych sprzedaży nieruchomości i wpływu dodatkowych środków finansowych dokonać zmiany floty, zlikwidować powiedzmy 15 marek pojazdów, które funkcjonują, a ścisnąć za gardło trochę pracowników i powiedzieć: poczekajcie, jeszcze razu nie dostaniecie tej stówy co rok. To zresztą zrobił PKS Bytów. Jak ja rozmawiałem z panem starostą, powiedział w ten sposób. Ponieważ akurat miałem taką możliwość, ponieważ obecny pan starosta jest starostą od 2015 roku, a wcześniej był szefem spółki PKS Bytów. Pierwsze co zrobił, to podpisał
z protestami, ze strajkami pracowników porozumienie, w którym obniżył im płacę o 250 zł. Obniżył im płacę o 250 zł, dokonał restrukturyzacji też zmian, które dopiero po 3 latach przyniosły pozytywny wynik w zakresie tego, co było związane z funkcjonowaniem tej spółki. Więc po części jakby mówię o mechanizmach, po części zgadzam się z Panem z tym, o czym Pan mówi. Natomiast, proszę Państwa, no niektóre w ekonomii i w organizacji niektóre rzeczy po prostu nie są do przewidzenia. Jest też faktem, że w tym czasie zmieniło nam się 4 prezesów i z tym też mieliśmy problem, jeżeli chodzi o zarządzanie, o trwałe zarządzanie, o koncepcję w zarządzaniu, o strategię. Musieliśmy w różnych sytuacjach rezygnować. Jeden z prezesów dzisiaj pracował, jutro przyszedł, powiedział, że on rezygnuje i już jutro go nie było. Tak? I musieliśmy, chyba ja pamiętam, nawet powołać prokurenta, żeby ktoś tą spółką zarządzał. Więc okoliczności takie, które miały wpływ na taką, a nie inną sytuację, było po prostu wiele. No. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Radny Wójcik, proszę. Tu mogę wyrazić swoje zadowolenie, że Pan Starosta przyznał tym razem, że to nie tylko czynniki zewnętrzne zawiniły sytuacji, tragicznej sytuacji PKS-u Szczecina, ale również i pewne błędy, które zostały tutaj popełnione przez zarząd. A ja to nie pierwszy raz mówię, ale to powtarzałem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeśli nie, proszę Państwa, to w tej chwili mamy punkt 2, czyli wycena przedsiębiorstwa spółki. Od tego momentu ogłaszam 10 minut przerwy. Będzie sesja utajniona. Bardzo proszę media o wyłączenie całego sprzętu. Dla Państwa jest wyznaczona sala 106. Dziękuję. Za 10 minut zapraszam. Witamy ponownie media. Proszę Państwa, punkt 3 po przerwie. Sposób ustalenia ceny sprzedaży, sposób zapłaty wraz z uzasadnieniem sposobu ustalenia ceny sprzedaży i sposobu zapłaty. Nad nimi otrzymali na tablety. Właściwie wszystko, znaczy tak, cały czas ta dyskusja była tutaj wokół tak naprawdę tego wszystkiego, no ale być może jeszcze tutaj w tym punkcie też ktoś z Państwa radnych ma pytania, bardzo proszę. Po trzecie, po przerwie. Sposób ustalenia, ale to jest po przerwie, że ja formalnie muszę, dlatego właśnie mówię, że tutaj ta dyskusja trwała i tak naprawdę ona też dotyczyła tych punktów kolejnych. Niemniej jednak ja w obowiązku jestem wymienić, że po przerwie mamy dalsze punkty. Nie, nie macie Państwo pytań. Bardzo proszę. Nie ma potrzeby. Nie tej, ale żadnej. Już wyjaśniliście sobie panowie. Mogę dalej? Dziękuję. Projekt umowy sprzedaży udziału spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i to również moja informacja. To radni dostali na tablety. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę pytań. Punkt 5. Memorandum informacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I to też było radnym przekazane na tablety i też Państwo radni to otrzymali. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę, proszę Państwa. Wobec tego przechodzimy do punktu 4. Ja bardzo proszę przy tym głosowaniu, żebyście Państwo dłużej trzymali ręce w górze, żebyśmy mogli spokojnie policzyć. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w powiatu szczecineckiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku. Radni otrzymali projekt uchwały. Czy macie Państwo pytania do projektu? Nie widzę. Bardzo proszę, głosujemy. Kto z radnych jest za? Bardzo proszę, dać mi szansę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Kto jest za? Kto jest przeciw? Bardzo proszę. Dziękuję. 3 osoby. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 3 osoby. 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. W tej chwili na sali mamy obecnie 16 radnych, więc wynik się zgadza.
Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Punkt 5. Zamykam obrady 33. sesji Rady Powiatu. Dziękuję wszystkim za udział i dyskusję. Nie.